Paweł Żuchowski, dzień dobry. Dziś dzień otwarty w NBA. To taka okazja do spotkania i porozmawiania z zawodnikami, których podziwiamy na parkietach. Ja jestem w hali Capital One, gdzie na co dzień trenuje i gra drużyna Washington Wizards z Marcinem Gortatem. Drużyna rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Przed chwilą odbyła się konferencja prasowa trenera zespołu, który snuł plany, mówił o przygotowaniach. Podkreślał, że zawodnicy są w dobrej formie. Oczywiście nas interesuje najbardziej Marcin Gortat. Marcin, koniec wakacji. Wiem, że te były przyjemne. Pora wracać do pracy. Jak wyglądają te przygotowania do nowego sezonu? No na razie tak, można powiedzieć, że mało zorganizowane są te przygotowania, bo każdy grał i trenował, można powiedzieć, w swoim rytmie i dopiero ostatni tydzień przed obozem graliśmy troszeczkę więcej takich meczy między sobą i mogliśmy troszkę nad kondycją popracować, ale teraz od dzisiaj zaczynają się już przygotowania na ostro, wszystko, każdy musi być na czas i cała drużyna musi się stawić. Jak oceniasz swoją formę? Myślę, że forma jeszcze przyjdzie, tak naprawdę ważne jest, żebym doszedł do kampu, wszedł w kamp w dobrej kondycji tutaj fizycznej, żebym dobrze się czuł. Żeby mnie nie zapowietrzyło na pierwszym treningu i myślę, że tak się też nie stanie, ale cały rytm koszykarski i cała ta forma jeszcze przyjdzie z 3 tygodniami tutaj w trakcie przygotowań. Jakie sobie stawiasz cele na nadchodzący sezon? Przede wszystkim wygrać jak najwięcej meczów, to jest wiadome. Grać jak na najlepszym poziomie, dokończyć sezon zdrowym, to są takie rzeczy najważniejsze i być produktywnym. To są takie rzeczy, które w obecnym stanie, obecnym moim punkcie mojej kariery staram sobie tutaj postawić. Ostatnie twoje 2 lata w Washington Wizards, co wydarzy się później? Zostaniesz jeszcze tutaj w Waszyngtonie, być może zmienisz drużynę, czy przejdziesz na sportową emeryturę? Ciężko powiedzieć. No, na pewno jestem już ku schyłku kariery mojej i jestem tutaj najstarszym zawodnikiem w drużynie, ale zobaczymy. No, na razie trzeba dokończyć te 2 lata, jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć, dlatego za wcześnie, żeby cokolwiek takiego mówić, tutaj konkretnie jakieś dawać takie statements, jakieś, które sprawią, że będziemy potem wnioskowali, czy tak było dobrze, czy nie. No, na razie jestem zawodnikiem Washington Wizards i dokończę ten kontrakt. Marcin, kto może w tym sezonie zaskoczyć? Będzie parę drużyn, które na pewno zagrają bardzo dobrze. Myślę, że Filadelfia będzie bardzo mocna w tym sezonie. Myślę, że Atlanta troszeczkę spadnie, wypadnie tutaj z tej walki o playoffy. Miami będzie na pewno silne i będzie parę ekip, które powalczą o playoffy. Oczywiście, mimo że jesteś bardzo zajętym człowiekiem, nie rezygnujesz z tej swojej działalności charytatywnej. Od dzisiaj jesteś także ambasadorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Pojawiasz się w spotach. Także będzie, z tego co słyszałem, Polska Noc, choć data nie jest jeszcze ustalona. Oczywiście, że tak. Będzie Polska Noc. Jest to dalej kontynuacja naszej pracy, którą mamy już tutaj od 4 lat. Jest to 5 sezon mój w Waszyngtonie i będziemy starali się oczywiście promować tutaj Polskę i polską kulturę wśród amerykańskiej tutaj publiczności.
Jeżeli chodzi o muzeum, to tak, udało nam się w końcu dojść do tego porozumienia, żeby wystartować z całą kampanią. Cieszymy się, że udało się to zorganizować i że mogę być ambasadorem całego muzeum, które jest fantastyczne, przepiękne. Byłem tam wielokrotnie i szczerze mówię, że można wejść naprawdę i z zaskoczenia naprawdę tam paść, ponieważ no niektóre obrazy i sztuka, która tam się pojawia, jest naprawdę z najwyższej półki. Czego Ci życzyć na nadchodzący sezon? Żebym był zdrowy, to jest najważniejsze, tylko zdrowie. W czasie takiego dnia prezentują się wszyscy zawodnicy NBA. Marcinowi Gortatowi pozostaje życzyć dobrego sezonu. Trzymajcie koniecznie za niego kciuki. Do zobaczenia i usłyszenia. Paweł Żuchowski.